do nas docierają cały czas mamy jakieś wiadomości, że FIFA jest bardzo miękką federacją, jeśli rozchodzi się o korupcję. Ciężko się dziwić, ja się w ogóle nie dziwię temu procederowi. I stąd też ta reputacja, która w jakiś sposób rzutuje na całą piłkę nożną i to na pewno będzie trzeba w najbliższym czasie zmienić. W jaki sposób? Bardzo ciężko, bo jakby UEFA ma jedyny argument, po prostu zbojkotować Mistrzostwa Świata, żeby zwrócić na uwagę na ten proceder, który jest cały czas do nas dociera, na tą korupcję wszechobecną, bo innego jakby innej możliwości nie widzę. UEFA ma ponad 40 federacji pod sobą. Są to bardzo silne federacje, niezależne federacje, bardzo dużo kreujące, bardzo bogate przede wszystkim. A FIFA zrzesza ponad 200 federacji, bardzo biednych federacji, które naprawdę mają bardzo niskie budżety i to powoduje, że tam jest duża możliwość manipulacji, tam jest duża możliwość korupcji i to na pewno wymaga dużych reform. Dlaczego na przykład Gwinea ma mieć taki sam głos jak Francja, Niemcy czy Hiszpania, czy te potężne federacje, które rządzą jakby piłką światową. Więc tutaj jakby na pewno to wymaga zastanowienia się, jakby ewentualnie wprowadzić jakiś lepszy system decyzyjny, lepszy system głosowań.